Nic tak nie kojarzy się z wiosną, jak piękne, różnobarwne kwiaty. Do tej pory na moim kanale zaprezentowałam kilka instrukcji, z których dowiecie się, jak powstaje m.in. róża z bibuły marszczonej czy harmonijkowe kwiaty. Mogę obiecać, że takich wideorelacji będzie znacznie więcej, a na dobry początek pragnę zapoznać Was ze sposobem tworzenia krokusów. Wyglądają one tak. Wejmę jeden element. Możecie się przyjrzeć. Powstały one z bibuły marszczonej oraz patyczka drewnianego. Odłożę kwiatki na bok i teraz tak. Z bibuły wycinamy prostokąciki, mniej więcej takiej wielkości. Możemy złożyć je razem, po czym nadamy im kształt poprzez ucięcie. Mniej więcej powinno to wyglądać tak. Możemy na razie ten element odłożyć, a z żółtej bibuły wycinamy sobie paseczek. Będziemy potrzebować niewielki fragment takiego paska. Możemy już odłożyć. I ten pasek możemy sobie złożyć, o, na przykład tak, i tworzymy na nim kilka nacięć. Tego paska powstaną pręciki. Każde nacięcie należy zwinąć. Tak jak to teraz pokazuję. Potrzebujemy patyczka do szaszłyków, bądź też może nam się przydać też zwykła wykałaczka. Ten patyczek nacinamy. Wykorzystujemy ten element, który ma zaostrzoną końcówkę. Na tę końcówkę nanosimy odrobinę kleju białego, po czym umieszczamy tu końcówkę paska i stopniowo ten pasek zwijamy. Tu też nanosimy nieco kleju. I na pręciki również trzeba nałożyć troszkę kleju. Zawsze możecie wylać trochę kleju na jakiś spodek, a następnie maczać pręciki w tymże kleju. Ja akurat zrobiłam to w taki sposób. I przyda nam się albo sól, tak jak ja akurat teraz mam, albo też kasza manna. I pręciki zamoczone w kleju. Wkładamy do soli. Albo też do kaszy. Po tej czynności
Możemy troszkę odczekać, żeby wszystko się ze sobą scaliło. I możemy ponownie wziąć do ręki bibułę, którą wcześniej formowaliśmy. Będziemy tworzyć płatki krokusa. Jak to się odbywa? Spójrzcie uważnie. Skręcamy ten paseczek, po czym mniej więcej w części środkowej. Po czym ten fragment odchylamy do tyłu. I jeden płatek jest już gotowy. Jeśli nam się rozwinie, nie szkodzi. I teraz tak samo, znowu. Chwytamy mniej więcej w środku i odchylamy. I tak samo, może ja sobie wezmę nożyczki i przycisnę nożyczkami. I tak samo postępujemy z trzecim elementem. Skręcamy i ten fragment odchylamy do tyłu i tworzymy trzeci płatek. Bierzemy nasz patyk z pręcikami, umieszczamy go w tym miejscu i przyciskamy. Drugi płatek. Lokujemy obok. Cały czas przytrzymujemy i ostatni, mniej więcej w tym miejscu, żeby zakrył dziurę. I teraz tak, możecie użyć kawałka niteczki i obwiązać wszystko tą niteczką, żeby się te płatki nie rozpadły, żeby nie odleciały. Ale ja akurat tego nie zrobię, ponieważ nie jest to akurat konieczne. Można to przycisnąć i z zielonej bibuły marszczonej wycinamy paseczek. Ten pasek posłuży nam do owinięcia łodygi. Klej biały nanoszę w tym miejscu i umieszczam tutaj też zieloną bibułę. Tą bibułą delikatnie, bardzo delikatnie, ostrożnie obkręcam nasz kwiatek. A ściślej biorąc patyczek, który będzie służył nam za łodygę. Odcinamy niepotrzebny fragment, klej i łodyga jest już gotowa. Pozostaje nam jeszcze przygotować listki. Przyda nam się taki kawałek zielonej bibuły. Składamy go na pół i jeszcze raz na pół. Z tego fragmentu wycinamy listeczki. Mogą być też nieco większe. Ja akurat wycięłam takie. Ponownie umieszczamy klej na łodydze i w to miejsce nakładamy liść. Tak samo tu. Mogą nam się przydać trzy listki, dwa listki. Ja chyba wykorzystam trzy elementy i wystarczy. To jest krokus, który przed momentem wykonałam. Tutaj są
pozostałe krokusiki. O, mamy już pełen bukiet. Istnieje też nieco trudniejsza wersja takich krokusów, ale ten instruktaż pokażę Wam nieco później. Póki co możecie zobaczyć go na mojej stronie internetowej lubietworzyć.pl. Ściskam Was gorąco. Pa!